Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w dalszym ciągu dzień wesoły, ponieważ pan minister nie pozwolił pójść dzieciom do szkoły, a pan premier pozwolił wczoraj pójść Polakom do lasów, którego dzisiaj mamy. Zagadka dla was. Ale nie o dzisiejszym dniu będę mówił, tylko o jutrzejszym dniu, o dniu 22 kwietnia 2020 roku. Dlaczego ten dzień jest taki wyjątkowy? On nie jest jakiś specjalnie wyjątkowy, ale jest to już 50. obchodzony dzień naszej planety, dzień Ziemi. Dzień Ziemi zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wielką demonstracją złożoną z 20 milionów ludzi. Jak wiadomo, lata 60. i 70. ubiegłego wieku były latami komun hipisowskich w Stanach Zjednoczonych i ruchów antywojennych. I dzięki pomysłowi pana senatora Gaylorda Nelsona, który tak naprawdę zaraził swoją pasją 85 innych osób, zorganizowano pierwszą manifestację z okazji pierwszego dnia naszej planety, pierwszego dnia Ziemi, 22 kwietnia 1970 roku. Jutro ta rocznica 50. wyjątkowa, okrągła. No i cóż, możemy ją obejść w różny sposób. Możemy ją obejść szerokim łukiem i na przykład wziąć kredyt i zostać niewolnikiem. Możemy kupić sobie kolejne tipsy albo sztuczne rzęsy, albo zrobić sobie jakiś implant. Możemy też jednorazowe rękawice, które kazują nam teraz nosić na łapkach, nie wyrzucić do śmietnika, tylko wyrzucić na pastwisko. Ale możemy także zawyć, tak jak wyją wilki. Dlatego, że nasza planeta ma już dość paskudztwa, dość niewolników, dość uzależnień, dość ludzi, którzy ją niszczą. Moja propozycja dla was jest taka: zawyjcie ze mną dla wilka jutro. Wybierzcie sobie dogodną godzinę. Usiądźcie gdzieś, gdzie możecie spokojnie pomyśleć, albo pójdźcie na spacer. Nie wstydźcie się tego, że wyjecie dla wilka. Nie wstydźcie się tego, że wyjecie dla swojej planety, bo ta planeta potrzebuje tego wycia, potrzebuje tego głosu, potrzebuje głosu dobrych ludzi, potrzebuje pracy dobrych ludzi i potrzebuje przedsięwzięć dobrych ludzi. Bardzo wam dziękuję, jeżeli zrozumieliście ten materiał i ten przekaz. Do zobaczenia następnym razem.